Szósty tydzień przygotowań do rundy rewanżowej ruch Radzionków zakończył sparingiem z czwartoligowym Gwarkiem Ornontowice. Rywal, który do tej pory nie przegrał żadnego z meczów kontrolnych, dobrze zaczął również starcie z Cidrami. W 14 minucie Radzionkowian w sytuacji sam na sam z rywalem ratował jeszcze Rafał Strzelczyk, ale 4 minuty później był już bez szans wobec kapitalnego uderzenia z dystansu autorstwa Dawida Gajewskiego. Przebieg spotkania od samego początku był jednak wyrównany, a po stracie gola sytuacje bramkowe zaczęli kreować sobie również gospodarze. Bramkarz Gwarka radził sobie z uderzeniami Michała Szromka i Piotra Kwaśniewskiego, a w 35 minucie nie pozwolił na zdobycie gola Szymonowi Matyskowi, który dostał dobrą piłkę od Kacpra Zalewskiego, ale nie zdołał doprowadzić do wyrównania. Młody snajper Cidrów ważną rolę odegrał kilka minut później. Wywalczył piłkę w środku pola i dobrym podaniem wypuścił w bój gracza testowanego w żółto-czarnych barwach. Obrońca Gwarka faulował, a z rzutu karnego trafił Michał Szromek, ustalając wynik pierwszej połowy na 1-1. Po zmianie stron zdecydowanie konkretniejsi byli już zawodnicy trenera Marcina Czcionki. W 50 minucie bardzo bliski zdobycia bramki był Marcin Kowalski. W 54 minucie piłka wylądowała już w siatce Ornontowiczan. Bartłomiej Gwiaździński popisał się znakomitym podaniem z głębi pola, a zawodnik testowany pewnym lobem dał prowadzenie ruchowi. W 59 minucie do bramki trafił Piotr Kwaśniewski, ale w momencie podania od Leona Fuliantego był na spalonym i gol nie został uznany. Rafał Strzelczyk miał tymczasem niewiele okazji do interwencji, ale gdy trzeba było, spisywał się bez zarzutu. W 64 minucie Radzionkowianie wyprowadzili atak prawą stroną boiska. Leon Fulianty podał do Marcina Kowalskiego, który wycofał piłkę w kierunku Szymona Siwego. Pierwszy strzał wychowanka Cidrów został zablokowany, drugi nie dał żadnych szans bramkarzowi i ruch wygrywał już 3-1. Goście próbowali zredukować straty, ale w końcówce to wciąż Radzionkowianie pozostawali zespołem groźniejszym. Mimo okazji więcej goli w sobotnie popołudnie już nie padło. Ruch w meczu sparingowym wygrał z Gwarkiem Ornontowice 3-1. Przegrywaliśmy przez pewien okres czasu, to również wyglądaliśmy dobrze, stwarzaliśmy sobie sytuacje bramkowe. Zabrakło nam finalizacji, ale naprawdę jestem dzisiaj zadowolony z gry zawodników, gdzieś z ułożenia sobie tego spotkania pod dyktando nasze i realizacji celów z zawsze mocnym Gwarkiem, bo to jest zespół, to jest solidna czwartoligowa piłka i dzisiaj też to pokazali. Zrobiła się fajna rywalizacja praktycznie na każdej pozycji. Czekamy jeszcze na Szymona Turczyna, który już zaczął trenować drużyną, więc to jest kwestia czasu, że wróci nam pomoże. Fabian Brewczyk też za niedługo będzie do naszej dyspozycji po ciężkiej kontuzji, więc do ligi powinniśmy być gotowi i mam nadzieję, że zwarci, silni i punktujący przede wszystkim. Ja zawsze mówię, że w piłce niezależnie czy to na treningu, czy w meczu kontrolnym musisz grać o zwycięstwo. Jeżeli nie grasz o zwycięstwo w takich meczach, to się po prostu nie nadajesz, bo musisz grać o zwycięstwo, musisz złapać sobie chęć wygrywania, zwycięstwo nigdy nie może nudzić i ja właśnie z tego powodu jestem zadowolony, że w tych już takich decydujących sparingach pokazaliśmy, że mamy jakość i zostały nam 3 mecze kontrolne, w których przetestujemy również inne ustawienia i będziemy gotowi na każdy wariant w lidze.